Cieszymy się, że drużyny dopisały, że przyjechały, nikt nie zdezerterował. Także widzicie, że przygotowaliśmy coś, co chcemy, żeby się nam jeszcze powtarzało w kolejnych latach. Chcemy, żebyście brali w tym udział, chcemy, żeby widzowie byli zadowoleni i chcemy, żeby w Zulińskiej Woli trenowali sobie też w CSGO rozgrywki. Co mogę więcej dodać? Jestem Jarosław Szczoda, Księżyc.pl. Tutaj po mojej prawej stronie jest szef My Revenge, Christian z ESO Filip i Krzysztof z Miejskiego Domu Kultury. Witam wszystkich zgromadzonych. W imieniu pani dyrektor Anny Dygą-Białowąs chciałem powitać wszystkich uczestników. Jest to dla nas nowa inwestycja tutaj w młodzież. Generalnie próbujemy stworzyć takie wydarzenia. Nowe doświadczenia, myślę, że zaowocuje to w przyszłości. Przyłożymy się do tego z każdej strony, żeby jak najczęściej moglibyśmy się spotykać u nas na podobnie. Którzy na moment Cześnika na razie pokazują klasy, na razie grają bezpłatnie. Każdy pięknie może zakończyć z uwagą do tego przeczytnego. Nie wiem, to aż będzie próbował zaskoczyć. Swoim uwagą. Jak widzicie, tutaj są 5 płyt gamingowych od ASRocka. Oczywiście cudowny, naprawdę sam bym chciał taki mieć procesor Ryzen, czyli najnowszej technologii procesor. Fantastyczna jednostka. Te płyty właśnie obsługują ten procesor. Z My Revenge wręcza te złote medale jako prezes tego związku. Srebrne, tak, przepraszam. I za chwilę nagrody oczywiście. I uścisk dłoni, ja też muszę wam uścisnąć dłonie. Witam wszystkich, ja nazywam się Tomasz Ticsamwójcik. Chciałem podziękować organizatorom za zorganizowanie tego wspaniałego turnieju, a jednocześnie do całego My Revenge naprawdę wielkie dzięki, że mogliśmy trenować u was. To było dla nas wspaniałe doświadczenie, przeżyliśmy pierwszy raz spotkanie z na My Revenge. Dla wygranych. Super mecze chłopaki, dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy znowu w finale i będziemy mieli okazję się zrewanżować. No i jeszcze raz ja również chciałbym dorzucić się do podziękowania dla Marii za cały ten turniej. Było wszystko w porządku i również za Botką. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Natomiast ta bliższa część jeszcze oczywiście wydane, bardzo miłe, ale zawsze parę złotych lub świeży nowy dysk się przyda i torebki, żebyście mieli gdzie trzymać te swoje gadżety. Proszę bardzo. No i jeszcze raz oklaski i parę zdjęć. Fantastycznie. Drugi remis prawie łeb w łeb. No i później nie daliście już odpuścić sobie tego wygranego. No to co? Zapraszamy. Złote medale. Proszę bardzo. Teraz jeszcze najważniejsza rzecz, no to na razie jeszcze zrobimy puchar. Bo przecież musicie gdzieś, macie menadżera, czyli składamy oczywiście puchar na ręce kapitana, ale zobaczymy, czy menadżer nie dostanie od nas tego, na przykład nie zobaczymy tego, ale po prostu, żeby mógł sobie też pochwalić się z jakimś, jakąś pamiątką od nas. No i proszę, kto jest kapitanem? Tutaj. To kapitanowi dajemy puchar, puchar w górę i zdjęcia. No i teraz to, co najważniejsze, po to, co graliście, wysiłek wkładacie w to całymi dniami, miesiącami, godzinami, ileś set tysięcy godzin wypracowujecie wspólnie na tę chwilę, żeby właśnie tego typu nagrody dostać, więc proszę bardzo. No to zapraszamy z powrotem prezesa. Prezes ma ładną koszulkę pod kolor tego sprzętu, więc rozdajemy, chłopaki, cieszcie się tymi nagrodami, obarczeni tymi ciężarami, jeszcze torebki, żebyście, no nie wiem, czy wiedzą wam te płyty, te torebki. Teraz wielkie brawa i jeszcze zdjęcia z nagrodami, bo prosimy. Brawo. Chcieliśmy naprawdę podziękować, fajny event. To jest takie dla nas pożegnanie z CS-em, ponieważ jesteśmy teamem topowym ZULi. To jest taka nowa gra, zachęcam do oglądania. No i cieszymy się, że mogliśmy tutaj przyjechać i mam nadzieję, że za rok pojawi się jeszcze jeden taki turniej na lepszych monitorach. Dziękuję. Jeszcze chcę zabrać głos? Nie? Od was Roma. Generalnie wygrał Spokój Ducha. Spokój Ducha i Team Speedo. Dziękuję bardzo. No to teraz oddaję głos już Łukaszowi, dlatego że ja nie brałem udziału w tym, co tu się będzie działo i niech on opowie, jak wyłaniali MVP i co zrobiło na nich największe wrażenie. Dobrze, więc tak, nie zawsze MVP jest z wygranej drużyny. Patrzyliśmy nie tylko pod względem KD, ale również pod względem tego, jak dany gracz poruszał się, komunikował, gdyż chodziliśmy tutaj cały czas i widzieliśmy, jak się zachowuje. I zdecydowaliśmy tutaj większością praktycznie jednogłośnie wraz z całym tutaj sztabem, że nagrodę MVP otrzymuje Swiczek. Krótko, szybko i na temat. No chyba sami widzieliście jak grał, było to widać, ile zdobył fragów, ile razy głowa, jak szybko, czasami nawet w ruchu, co jest w rozmowie tutaj z komentatorami, dowiedziałem się, że jest absolutnym fenomenem, czyli poruszając się ze snajperki jeszcze wcelować się w głowę, to już w ogóle cud. No i należało się chłopakowi, złóż sobie komputer. No, dobrze, super.